Pozostawiony chłopiec ma zaledwie kilka godzin. Został przyjęty na oddział noworodków w kutnowskim szpitalu samorządowym. Stan dziecka jest stabilny. Niemowlę waży niecałe 2,5 kg. Dziś o godzinie 17:41 do naszego oddziału został przyjęty noworodek z okna życia. Dziecko płci męskiej z cechami wcześniactwa. Przyjęte w stanie ogólnym dobrym, stabilnym. Chłopczyk wydolny krążeniowo i oddechowo. Także przybywa w naszym oddziale celem obserwacji i ewentualnego leczenia. Wykonamy podstawowe badania, dziecko będzie zaszczepione, poinformujemy sąd o sytuacji noworodka i będziemy czekać na decyzję. Okno życia to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowonarodzone dziecko bez narażenia jego życia i zdrowia. Okno w Kutnie powstało 13 lat temu. Po raz pierwszy dziecko zostało umieszczone 1 listopada 2019 roku. Po raz drugi drzwi do okna życia zostały otwarte 8 marca bieżącego roku. O dalszych losach chłopca zadecyduje sąd rodzinny. Póki co przez najbliższe kilkanaście godzin niemowlę pozostanie pod opieką lekarzy.